Witam Państwa, dzień dobry. Już 13, zatem rozpoczynamy nasz kolejny live. Proszę Państwa, widziałem się z Państwem ostatni raz w tamtym roku, a teraz mamy nowy, 2023, zatem życzę Państwu wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia i też mocnej, silnej odporności, którą chciałbym, żeby Państwo mieli. O tej odporności Państwu już mówiłem ostatnio i ta odporność jest już przez Państwa, mam nadzieję, budowana przez tych, którzy to moje spotkanie widzieli na żywo, bądź też ci, którzy to spotkanie widzieli z odtworzenia. Bo jak się okazuje, tych drugich jest zdecydowanie więcej. No ale ci, którzy będą oglądają to na żywo, mogą mi zadawać pytania, ja na te pytania odpowiem. Pytania proszę zadawać mi w czacie, ja mam tutaj podgląd na czat, więc będę Państwa na bieżąco informował co do odpowiedzi na pytania, które padną. Proszę Państwa, jesteśmy w karnawale. Karnawał jest specyficznym czasem, gdzie no, troszeczkę luzujemy sobie nasze czasami obietnice, czasami nasze postanowienia. Chciałem też Państwa uprzedzić, absolutnie nie zachęcam Państwa do nadużywania alkoholu. Spożywanie alkoholu no, nie jest niczym zdrowym. Kiedyś myślano, że może niskie dawki, dalej niektóre poglądy, niektórzy ludzie głoszą takie poglądy, że niewielkie dawki alkoholu są korzystne. No, badania naukowe pokazują nieco inaczej, że to wygląda troszkę inaczej i ten alkohol w zasadzie w każdej dawce jest dla nas niekorzystny. Oczywiście nie mówię tu o alkoholu na przykład podawany w postaci kropli ziołowych, bo ten nie jest w ilości spożywczej i taki możecie Państwo spokojnie spożywać. Ale alkohol używany w ilościach spożywczych już dla nas dobry nie jest. Ma on wiele różnorakich, negatywnych wpływów na nasz organizm. Natomiast ja tutaj będę się chciał skupić na odporności, ale o tym zaraz Państwu powiem. Proszę Państwa, cała dieta może być czymś, co nam odporność wzmocni albo odporność osłabi. Mówiłem o tym w ostatnim live, więc odsyłam do szczegółów, do tego, co jest na profilu facebookowym. Natomiast proszę pamiętać o takich pokarmach, które na pewno trzeba unikać, jeżeli chcemy mieć dobrą odporność. Pierwsza sprawa to fast foody wszelkiego rodzaju. Żywienie tłusto-słodkie, bo to się do tego sprowadza. Słodycze no też nie są niczym korzystnym. Jak już chcemy coś słodkiego, to raczej pomyślmy o miodzie, pomyślmy o owocach suszonych. Słodkie napoje, no to chyba każdy z Państwa ma świadomość, że nie są niczym, co nam odporność buduje. Oraz używki. I te używki są różnego rodzaju. Ja się dzisiaj skupię na alkoholu, natomiast też inne używki odporności nam nie przysparzają i też inne zwyczaje, typu na przykład palenie tej odporności nam nie przysparza, wręcz przeciwnie, tą odporność obniża. Natomiast pokarmy, które są korzystne dla naszego zdrowia, to przede wszystkim kiszonki. I mam tu na myśli kiszone warzywa, ale także również sfermentowane produkty mleczne. Druga sprawa to błonnik, mówiłem o nim dużo ostatnio, oraz woda, zwyczajna woda. Proszę Państwa, wielu z nas jest odwodnionych, zwłaszcza tyczy się to osób starszych, które mają obniżone pragnienie, nie mają ochoty picia wody, a woda służy nam dla budowy odporności, ale też dla budowy naszej siły. Czasami brak płynów w organizmie, czyli odwodnienie, powoduje, że jesteśmy słabsi. Pozwoliłem sobie zacytować tutaj pana profesora Jacka Bojarskiego. To jest autor książki Chemia Organiczna. Tenże profesor Bojarski napisał takie oto zdanie w sentencji do chemii organicznej. Alkohol etylowy ze względu na swoje własności znany jest powszechnie nie tylko studentom chemii organicznej. No więc dlatego też pozwolę sobie o tym alkoholu powiedzieć, dlatego że Państwo no,
większość z Państwa pewnie ten alkohol chociaż raz w życiu przedawkowała. No, nie jesteśmy krajem muzułmańskim, więc choć w tamtych krajach również się przedawkowuje alkohol. Wierzcie mi Państwo, byłem, widziałem, to się zdarza. Dlaczego alkohol jest dla nas niebezpieczny? No jest niebezpieczny dlatego, że część z nas musi zażywać pewne leki. Tutaj macie Państwo pokazane grupy leków szczególnie narażone na interakcje z alkoholem. Szczególnie, bo prawie wszystkie są narażone, a to są szczególnie niebezpieczne te interakcje. Czyli leki uspokajające, nasenne z grupy benzodiazepin, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne oraz opioidy, czyli preparaty, które są zrobione ze słomy makowej. Proszę Państwa, dlaczego on jest tak toksyczny, ten alkohol? Bo wywołuje uszkodzenia różnych narządów. Uszkodzenia układu nerwowego, czyli neurotoksyczność, to jest taka rzecz, która się rozwija zwolna, ale jak się rozwinie, to jest w zasadzie nieodwracalna. I tak nieodwracalne uszkodzenia neurologiczne u tych pacjentów nadużywających przewlekle alkoholu występują. Wykazuje toksyczność wobec układu hormonalnego. Powoduje na przykład, hamuje rozkład enzymów, hormonów w kory nadnerczy, powodując taki zespół pseudo-Cushinga. Ci ludzie są tacy nalani, tacy jakby z jednej strony wyniszczeni, a z drugiej strony tacy po prostu obrzęknięci. To jest zespół pseudo-Cushinga. Powoduje to, iż ten alkohol powoduje, że zwiększa się rozkład testosteronu, zmniejsza się synteza hormonów płciowych męskich. Czyli, panowie, uważajcie, bo alkohol przyspiesza feminizację i powoduje impotencję. Jak to powiadał mój mentor, ojciec Grzegorz Sroka, zwiększa się ochota, zmniejszają się możliwości. No i to jest chyba bardzo widoczne. Zatem pamiętajcie Państwo o takich kwestiach. Następna kwestia to atakowanie wątroby. Alkohol etylowy uszkadza wątrobę i może powodować stan zapalny oraz tłuszczenie tej wątroby. Tutaj przykład też na tym slajdzie jest, że alkohol to jest środek, który nas może doładować kaloriami, bo butelka wódki 0,7 to jest 2000 kilokalorii. To naprawdę jest bardzo duży ładunek energetyczny. A to nie są dobra energia. To w takiej ilości ta energia nigdy nie jest dobra. Alkohol powoduje toksyczność wobec układu immunologicznego i to jest bardzo ważne. On działa immunosupresyjnie i wspominałem to ostatnio, że po spożyciu alkoholu możemy wyindukować sobie jakąś infekcję. Bardzo często po spożyciu alkoholu pojawia się opryszczka. Dlaczego? Dlatego, że wirus opryszczki znajduje się w naszym organizmie cały czas, a uaktywnia się tylko wtedy, gdy spada nasza odporność. Także choroby grzybicze mogą się wyindukować na skutek spożywania alkoholu, bo alkohol, bo grzybica to jest infekcja, która się ujawnia, zwłaszcza gdy nasza odporność się zmniejszy. Proszę Państwa, powoduje kancerogenność, czyli jest kancerogenny, czyli zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworów. Tutaj Państwu wspominałem, że były różnego rodzaju koncepcje mówiące o tym, że niewielkie ilości alkoholu są korzystne dla organizmu. No, badania, tutaj specjalnie zacytowałem badaczy z Uniwersytetu Oksfordzkiego, no bo to jest dość znany autorytet, ten uniwersytet, i pokazali oni, że zwiększa prawdopodobieństwo, nawet niewielkie spożywanie, zwiększa prawdopodobieństwo nowotworów piersi, nowotworów przewodu pokarmowego. W innych publikacjach mamy informacje o tym, że zwiększa ryzyko śmierci. W czasie przemian alkoholu w naszym organizmie dochodzi do powstawania aldehydu octowego, a później kwasu octowego. I te dwie substancje mają działanie toksyczne i powodują też wrażenie takie nieprzyjemne wrażenie, które nazywamy popularnie kacem. I ponadto jeszcze aldehyd octowy uszkadza nasze DNA, czyli może działać rakotwórczo. To jest jeden z mechanizmów, który powoduje, że alkohol jest substancją o działaniu rakotwórczym. Tu da się przykład, taki schemat zaczerpnięty z farmakologii i widzicie Państwo tutaj etanol przechodzi na drodze różnych enzymatycznych przemian w aldehyd octowy,
a potem kwas octowy. Tutaj mogą zadziałać pewne substancje, które zahamują tą przemianę i te substancje zwykle jak się stosuje, a i na przykład naturalną substancją tego typu działającą jest korzeń kundzu, powoduje, że osoby, które takie substancje zażywają, mają wolniejszą przemianę, a przez to mniej piją alkoholu, bo po alkoholu się bardzo źle czują. Co zrobić po alkoholu? Jakie jest postępowanie, gdy po karnawałowej nocy czujemy, że rano nie jesteśmy tacy sami, jak byliśmy rano dzień wcześniej? Po pierwsze, trzeba dokonać nawodnienia organizmu. No, nie mówię tu oczywiście o kroplówce, choć takowe się stosuje, zwłaszcza z glukozą i z elektrolitami, bo my się z tych elektrolitów wypłukuje, mamy zaburzenia elektrolitowe, więc nawodnienie jak najbardziej. Czy czystą wodą, lepiej wodą mineralną. Czy tam coś jeszcze do tej wody trzeba dodać? O tym za chwilę. Bo to będzie klucz właśnie mojego tutaj wystąpienia. Może się Państwo nie spodziewacie. Ale wróćmy do spożywania. Spożywanie wody, no to nie ma za małej ilości tej wody. Im więcej spożyjemy, no tym lepiej się czujemy. Do pełnego zapotrzebowania, do pełnej uczucia zniknięcia pragnienia. Tlen, czyli pamiętajmy o tym, żeby mieć otwarte okno, jeżeli to jest możliwe, bo w zimie to może nie być możliwe. Niemniej jednak tlen, chłodne powietrze też poprawia naszą kondycję po spożyciu alkoholu. No i ta glukoza. Glukoza, czyli dostarczanie cukrów prostych do naszego organizmu. Więc nawodnienie, elektrolity, tlen, glukoza i jeszcze coś. Jeszcze coś, co może tą glukozę zastąpić, proszę Państwa, to jest miód pszczeli. Miód pszczeli to substancja, która leczy, która działa znakomicie w przypadku osób, które piją alkohol, a zwłaszcza piją alkohol w zbyt dużej ilości. Jak on działa? Patrzcie Państwo na ten schemat. To jest schemat, który nie jest specjalnie popularny, ale jest bardzo ważny. Tutaj kursor pokazuje. Tutaj spożywamy alkohol, to badanie naukowe jest, więc nie spożycie alkoholu. Nie będę szczegółowo mówił, ile się tam spożyło i w jaki sposób się spożyło. Chodzi mi o to, żebyście Państwo wiedzieli. Ta niebieska krzywa jest to krzywa, gdzie my spożyliśmy alkohol i nie spożyliśmy, proszę Państwa, miodu. A ta miodowa krzywa to jest krzywa, gdzie spożywamy i alkohol, i miód. I patrzcie Państwo, po spożyciu alkoholu z miodem poziom tego alkoholu w naszym organizmie jest już na początek o 15% niższy. Ale ważny jest ten element krzywej, czyli jak szybko eliminujemy z naszego organizmu ten alkohol. Jeżeli ktoś pije alkohol razem z miodem, a to wystarczy nieduża ilość tego miodu, bo jeden gram na kilogram masy ciała, proszę Państwa, i po miodowym spożyciu alkoholu, dopiero po 300 minutach uzyskujemy poziom zero. Natomiast w przypadku, gdy spożywamy alkohol i miód, to uzyskujemy to po 170 minutach, więc prawie dwukrotnie przyspiesza się proces eliminacji alkoholu z naszego organizmu. Więc mamy coś naprawdę, naprawdę dobrego. Ktoś powiedział, no ale miód to kalorie. Proszę Państwa, 0,7 alkoholu, 0,7 wódki, proszę bardzo, bo nie alkohol, nieczysty alkohol, to 2000 kilokalorii, więc nie patrzmy się tutaj na jakieś problemy z dostarczeniem dodatkowych kilokalorii. Nie, to są drobiny w porównaniu z tym, ile spożywamy. Następna sprawa, proszę Państwa, i to też warto wiedzieć, mężczyźni lepiej metabolizują alkohol niż kobiety, no szczególnie gdy spożywają go razem z miodem, ale niezależnie od tego, widać tutaj na tej tabeli, że panie jednak słabiej metabolizują i po prostu trzeba więcej czasu, aby się alkoholu pozbyły z organizmu. Miód, jako że
głównym tematem jest odporność organizmu, bo widzimy Państwo, widzicie Państwo, co się dzieje wokół. Jesteśmy pośród fali zakażeń różnego rodzaju wirusami i miód jest też tą substancją, która nam buduje odporność, niezależnie od tego, czy pijemy, czy spożywamy go razem z alkoholem, czy bez, ale pewnie bez. No niemniej jednak on jest generalnie bardzo prozdrowotny. Stosowany może być samodzielnie, może być rozpuszczony w wodzie w przypadku zwłaszcza infekcji, bo normalnie to raczej sauté. Działa on przeciwdrobnoustrojowo, przeciwzapalnie, przeciwutleniająco. Pobudza szybszą eliminację z dróg oddechowych śluzu, który tam się gromadzi w przypadku infekcji. Więc miód najlepiej podawać w formie roztworu wodnego w przypadku infekcji góry dróg oddechowych, bo to jest tylko ten jeden przypadek, dlatego że w innych przypadkach lepiej go podawać w formie sauté. Aktywizuje komórki żelne naszego organizmu, które są elementem naszej odporności. Szczegóły odporności mówiłem Państwu poprzednio, więc nie będę tutaj wchodził w te szczegóły. Można go podawać zarówno doustnie, jak i w nebulizatorze, czyli można zrobić sobie inhalację roztworem miodu. Tutaj Państwu podałem formę tej inhalacji, jak jej można dokonać. To jest szczególnie polecane dla dzieci. Ja tutaj przypominam, że dzieci, no, po pierwszym roku życia mogą przyjmować miód bez problemu. Do pierwszego roku życia raczej się nie poleca miodu. Spowodowane jest to tym, że flora bakteryjna dzieci w pierwszym roku życia jest w czasie intensywnej budowy, a miód nigdy nie jest substancją zupełnie czystą mikrobiologicznie. Proszę Państwa, jak już powiedziałem, najsilniejsze działanie antybiotyczne ma miód w roztworze wodnym. W badaniach profesora Kędzi i pani magister Hoderny-Kędzi dowiedziono, iż nawet kilkaset razy jest w stanie silniej działać przeciwbakteryjnie roztwór miodu niż miód podany w formie sauté. Kolejna substancja, która wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe i stymuluje odporność i odtruwa organizm, to pyłek pszczeli. Pyłek pszczeli może być podawany w formie roztworu wodnego, ale lepiej go zmikronizować. Forma mikronizatu to takie bardzo drobne, takie maksymalne rozdrobnienie i proszę Państwa, to maksymalne rozdrobnienie powoduje, że nam się to lepiej wchłania. Gdybyśmy go chcieli przyjąć w takiej formie, czyli obnóża, to mamy różnicę w dawce terapeutycznej. Dawka terapeutyczna obnóży to 30-40 gram. Dawka terapeutyczna z mikronizowanych to 3 do 4 gram pyłku. Zatem jest bardzo duża różnica w dawce. Dlaczego? Dlatego, że ten właśnie w formie takiej obnóży gorzej się wchłania. Ja preferuję podawanie preparatu, gdzie połączymy Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza, stosujemy miód pszczeli, preparat z pyłku pszczelego w różnych konfiguracjach, łączymy go z miodem, w innych konfiguracjach stosujemy preparaty, gdzie jest propolis i aloes. Tamto to jest tak znakomicie immunostymulujące działanie. Możemy dawać też preparaty z propolisem, ekstraktem propolisu oraz mikronizatem pyłku pszczelego i to też podajemy. To jest lepsza forma, ale nie mamy możliwości zmikronizowania. Zastosujmy po prostu zwyczajnie ten pyłek pszczeli w formie, proszę Państwa, nawet takich obnóży, tylko zostawmy go na 12 godzin w wodzie. On rozpulchnie się i wtedy będzie lepiej się wchłaniał. Możemy go potem zamieszać albo użyć blendera. Proszę Państwa, badania na zwierzętach pokazały, a też na ludziach, że pyłek pszczeli to jest substancja, która działa odtruwająco. Takim koronnym dowodem na to było badanie przeprowadzane na dzieciach zagłębia miedziowego. Okazało się, że podawanie pyłku pszczelego i miodu tymże dzieciom spowodowało, iż ilość metali ciężkich zmniejszyła się o 30%. W zagłębiu miedziowym obok miedzi występują też złoża ołowiu, czyli metal ciężki. I no, po prostu
to się tam znajduje w glebie, więc możemy, ta grupa osób mieszkających tam ma takie narażenie. Natomiast dzieci były przebadane, były te poziomy określone, więc mamy tutaj bardzo dobry, adaptogenny i prozdrowotną substancję. Ona jest stosowana zarówno do odtruwania, ale też do ochrony komórek wątrobowych. W badaniach, które są dostępne w literaturze, widzimy, że pyłek pszczeli obniża poziom enzymów wątrobowych, bilirubiny, i to były badania zarówno na ludziach, jak i modelu zwierzęcym, więc chroni naszą wątrobę przed uszkodzeniem toksycznym. Za to odpowiadają głównie polifenole, które są w składzie pyłku pszczelego. To jest bardzo, bardzo prozdrowotna substancja i bardzo dobrze działa na naszą wątrobę. Też polecane jest tłuszczeniu wątroby. Jak już powiedziałem Państwu, pyłek pszczeli działa zarówno na toksyny związane, na toksyczne metabolity alkoholu, jak i również działa na inne substancje, zwłaszcza te, które są obecne w smogu. Tam na to mamy średni wpływ. Na szczęście w tym roku jakoś tego smogu jest mniej. Być może z tego to wynika, że są te wiatry oraz że jest szczególnie wyjątkowo ciepła zima. Niemniej jednak te substancje, czy pyłek pszczeli, czy miód, są szczególnie polecane właśnie w takim okresie jesienno-zimowym, no aby te wszystkie substancje, które są w smogu, a czasami są to substancje ultratoksyczne, bo ludzie palą różnymi paliwami, nie tylko węglem, który też nie jest dobry. Więc trzeba się tego wystrzegać. Powoduje też ochronę przed uszkodzeniem wątroby w przypadku leków. No, niektóre leki są w stanie wątrobę uszkodzić, czy przeciwzapalne, przeciwbólowe, często stosowane bardzo przewlekle, czy antybiotyki. No, mamy sojusznika, nasza wątroba potrzebuje miodu i pyłku pszczelego jak kaniacz dżu. Także pamiętajcie Państwo o tym, żeby się zaopatrzyć u pszczelarzy w takie narzędzia terapeutyczne, które są bezpieczne i w sumie tanie. Jeszcze tutaj bym chciał spojrzeć, Państwu zarekomendować ostropest plamisty. Owoc ostropestu plamistego to taka substancja, która ma szerokie spektrum działania. Zawarta w nim sylimaryna powoduje, że działa on ochronnie na komórki, zarówno komórki wątrobowe, jak i komórki innych narządów, bo także chroni żołądek, chroni przed uszkodzeniem toksycznym ostropest plamisty. Więc w tym alkohol jest toksyną. Ma też działanie poprawiające trawienie, działa żółciopędnie, żółciotwórczo. To jest jego kolejny efekt działania. I powoduje też działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne. To jest jego szerokie spektrum działania. Ma też działanie antykancerogenne, czyli hamuje rozwój nowotworów. Zwróćcie Państwo uwagę, ile tu jest czynników, które alkohol jest w stanie nam zaburzyć. Więc ten ostropest plamisty od wielu, wielu lat jest rekomendowany właśnie osobom, które mają kłopoty z wątrobą, które mogą sobie uszkodzić tą wątrobę, może być dojść do stłuszczenia na przykład wątroby, i można go oczywiście podawać samodzielnie, można go też łączyć. My w Centrum Zdrowia Leśnictwa Jacek Grzegorza łączymy ostropest plamisty z karczochem, z kurkumą. Takie połączenie jest najbardziej takie skuteczne w swoim działaniu. Tutaj jeszcze pozwolę sobie Państwu zareklamować troszkę ten schemat. Zwróćcie Państwo uwagę na schemat działania ostropestu plamistego. On jest użyty tutaj w tej mojej prezentacji z książki, którą miałem przyjemność napisać z panią profesor Iwoną Wawer. To jest ta książka, Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia. A ta forma to jest mapa myśli, gdzie pokazujemy mechanizm działania ziół i efekt działania ziół. To jest bardzo łatwe w celach edukacyjnych i zachęcam Państwa do nabycia tej książki, bądź tej książki Ziołolecznictwa Jacka Grzegorza Sroki, gdzie prezentujemy koncepcje terapeutyczne,
które stosujemy w naszym centrum Ziół Roślinstwa Ojca Grzegorza. Naprawdę można, stosując nasze popularne zioła, uzyskać znakomite efekty terapeutyczne, nie tylko w redukcji objawów niepożądanych po spożyciu alkoholu, oczywiście, ale także w przypadku innych działań toksycznych. Także to chciałem Państwu dzisiaj przekazać. Teraz pozwolę sobie spojrzeć na czat, czy mamy tutaj jakąś sytuację, jakieś tutaj pytania, które by trzeba było odpowiedzieć. Dzień dobry. Aha, to tam ktoś tylko witam. No nie padły tutaj żadne pytania, które by Państwa interesowały. Być może, że tak powiem, wyczerpałem temat tym, co powiedziałem. Ja Państwa zachęcam także do, bo to będzie oczywiście, tak jak poprzednia prezentacja, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, będzie obecna na profilu facebookowym, z którego Państwa korzystacie i prawda, i będziecie mogli również po zakończeniu tego, co tutaj Państwo dzisiaj widzicie, zadawać pytania. Ale widzę, że coś się jednak pojawiło. Czy nalewki są lepsze niż zwykły alkohol? Lepsze, dlatego że możemy do nalewek dodać również substancje o wybitnym działaniu prozdrowotnym, na przykład aronia. Nalewka aroniowa jest na pewno dużo zdrowsza od czystego alkoholu. Tutaj nie ma żadnego prawda, znaczenia. Tutaj nie ma w ogóle mowy, żeby to było podobne. Natomiast tak samo co do alkoholu, no, prozdrowotne własności wykazuje wino czerwone. Oczywiście w umiarkowanych ilościach, jedna, maksymalnie dwie lampki dziennie. Tam jest słynny resweratrol. My używamy wina czerwonego w terapii, najczęściej pod postacią kropli ze skóry ciemnej winogron, więc to jest rodzaj alkoholu, który w słynnym badaniu Monika, prowadzonym w krajach śródziemnomorskich i w krajach, gdzie spożywa się ciężkie alkohole i piwo, pokazał, że osoby mieszkające w krajach śródziemnomorskich, Hiszpania, Grecja, Włochy, Francja, szczególnie we Francji były te badania bardzo aktywne, rzadziej chorują na choroby układu sercowo-naczyniowego. Dlatego to badanie, gdzie pokazano, że alkohol pod postacią wina jest zdrowszy od alkoholu pod postacią piwa i wódki, nazwano francuskim paradoksem. Czyli, że Francuzi, którzy dość tłusto jedzą, jednak mają mniejsze problemy zdrowotne niż właśnie ci mieszkańcy północy, którzy preferują mocniejsze alkohole. Jeszcze jakieś pytanie widzę tutaj wpływało, czy może Państwo... Tak, czy można zioła pomagające chemioterapii? Tak, proszę Państwa, jest dużo ziół, które mają potencjalnie dobre efekty w przypadku chemioterapii i nie ma takich bardzo mocnych badań, dlatego że no nie stosuje się chemioterapia nowotworów, no to jest coś, co jakby raczej mało kto łączy surowce naturalne, natomiast można zwłaszcza grzyby, produkty, preparaty grzybowe, bogate w selen, preparaty na bazie huby, najbardziej bogatym w selen grzybem jest borowik, nasz borowik, czarna huba, czy też biała huba, te preparaty grzybowe, gryby reishi, ale też inne substancje, które mają własności prozdrowotne, skrzyp, który dostarcza krzemu, preparaty na bazie pyłku pszczelego, też są znakomite, czarnuszka siewna, kolejny surowiec o wielu, bardzo dużo informacji na temat czarnuszki można spotkać w przestrzeni w literaturze naukowej, gdzie pokazane są badania nie tylko na komórkach, ale także modelu zwierzęcym, czy nawet u ludzi. Ja mówiłem o czarnuszce ostatnio w kontekście COVID-u. Zachęcam Państwa, jeżeli ktoś ma chorobę nowotworową, to może to łączyć. Oczywiście proszę, pamiętajcie Państwo, nie róbcie tego samodzielnie. Niech lekarz o tym wie. Niech lekarze
konsultują te Wasze działania. Preparaty ziołowe, zwłaszcza na bazie grzybów, czy czarna huba, czy też te inne, o których wspomniałem, mają, stymulują odporność, bardzo silnie stymulują odporność. Są czasami źródłem substancji, które mają potwierdzone działanie antykancerogenne, czyli selen. Odsyłam tutaj do badań pana profesora Jana Lubińskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który pokazuje bardzo wiele badań, gdzie pokazuje, że selen jest substancją, która w przypadku choroby nowotworowej bardzo dobrze się sprawdza co do profilaktyki i co do leczenia. Tak więc to oczywiście wykracza jakby poza nasz temat, choć nie do końca, dlatego że pamiętajcie Państwo, niska odporność, jak mamy niską odporność, nie tylko częściej chorujemy na infekcje górnych dróg oddechowych, czy infekcje dróg moczowych. Jak mamy niską odporność, to także rozwijają się u nas nowotwory. Nasz układ odpornościowy walczy za nas w różnych aspektach, nie tylko z bakteriami, wirusami i grzybami, ale także z nowotworami. Dlatego trzymajmy go na odpowiednim poziomie, możemy to zrobić. Wiecie Państwo coraz więcej na ten temat. Jeszcze jakieś pytania tutaj spływają, więc myślę, że Państwo jeszcze, gdyby coś tutaj spłynęło jeszcze, to pozwolimy sobie odpowiedzieć na profilu. Mamy też możliwość kontaktu telefonicznego, gdyby taka potrzeba istniała. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Czekam na opinię i do miłego usłyszenia w niedalekiej przyszłości. Dziękuję bardzo.